Dokładnie tak. No i co? Taken arrow in the knee. Siemano wam wszystkim, witam was w kolejnym Skyrimie. Dawno nie było Skyrima. Tak, to fakt, musicie mi wybaczyć. Nastanęło się na to wiele czynników, ale już jest, jest i mam nadzieję, że powróci, aby powrócić już na jakiś konkretny czas. Powiem tak, w Skyrima trochę pograłem bez nagrywania, niezbyt dużo. Znaczy zrobiłem parę questów. Teraz muszę gdzieś się udać. Tam. Jak mnie mam, będę musiał zdobyć Fort Sandguard. Za chwilkę się tam udamy. To jest Rorikstead. Tak, co zrobiłem? A tak to ciężko mi będzie powiedzieć. W każdym razie, tak, skończyłem quest z Barbasem tutaj. Skończyłem też... Zrobiłem jeden quest troszeczkę dla Gromowładnych, który polegał na tym, abyśmy wyciągnęli od jednego typa informację, który był tutaj w markarcie. Mieliśmy od niego wyciągnąć informacje o jakimś przewozie, no i musieliśmy po prostu ten przewóz zdobyć. W tym momencie musimy udać się do tego fortu, tak więc idziemy tam. Idziemy i zobaczymy, co tam będzie w tym forcie. Aha, nie wiem czy wiecie, ale chyba tego nie miałem. Kupiłem sobie kunia. Kupiłem kunia za jakieś 1000, biorąc pod uwagę, że ja tutaj mam z 10 tysięcy, to nie był jakiś ogromny wydatek dla mnie. Tym, że to jest ogólnie jakiś misiok. Nie, to jest jakiś... Nieważne co to jest. Idziemy. Idziemy tam. Obstawiam, że kawałek drogi mnie czeka, dlatego wsiądę sobie na mojego kunia, żebyście zobaczyli z jaką prędkością mogę podróżować, kiedy jestem na koniu. Jedna rzecz, co mnie wkurza, że Stenwar nie będzie mógł za mną jeździć. Po prostu będę musiał trochę poczekać, zanim on po prostu się do mnie przeteleportuje. Tam ogólnie jest ten... jest jakiś szablozemny kot kiteł. A tu jest drugi. Bo chyba kogoś zjadł. A tam. Idziemy. Idziemy teraz... tam gdzieś ten fort powinien być. Coś czuję, że dojść do tego fortu troszeczkę mi zajmie, dlatego nie będę trochę oszczędzał mojego kunia i po prostu pociśniemy takim zwykłym galopem, aby się tam dostać. Trup, 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 trup. Tutaj miecz wystaje, jak tak jadę. W sensie tak za mnie jakby przebija model mój. Tak. Dobra, trudno. Tu jest ten fort. Ja myślałem, że to będę musiał przez te góry przemierzać, że takie psz. Daj kuniu, skacz. Jej, udało się mi. Wow, wow, wow. Tylko on potrafi latać. Gdzieś tutaj musimy podejść, aby ten fort... Tam chyba widzę, że się już pozbierali. Także ja tutaj z tego kunia zejdę. Dalej dojdziemy już z buta. Nie chcę, żeby nas za szybko wykryli. Siemano, siemano, halo, halo. Gdzie wy jesteście? Z kim mam gadać? Z tym, z Galmar. Nie, myślałem, że to Galmar. Dobra, ja szybko bę F5. I ciskamy, ciskamy na nich. Nie ma pierdzielania się. Jedziemy. To oni tutaj są, ja będę już nie zaczął tutaj powoli strzelać. I mi fire... The fuck? Dawaj go! Headshot! Bam! Znaczy, po prostu nie był do końca headshot. Chodź tu! Bomblu jeden. Boom! Nie trafiłem go! Trafiłem w tą głupią... Co to? W tą belkę. Ja we mnie tłuką tymi łukami. Może ogólnie ja też bym wziął łuk. Pod czym ja mam łuk? I Elven Bow pod niczym, pod trójkę sobie go ustawię i teraz wyciągnę ten łuk. Będziemy tutaj się snajpić pomiędzy sobą. Ty! Panie Soldier! Kurde, odsunął się. Czyli nie wiem, wątpię, że dobrym pomysłem będzie... Mam ten skill, nie wiedziałem. No i proszę, critical... O, podpala, mój łuk podpala. No i dobra, wspaniale. No to przynajmniej mam już... Bardzo jasne. Aha. Czy ja mam... teraz zabiliśmy ich już 3%, mam rozumieć, że pozostało ich 97. Michał, tak o dobrą matematykę.
wcześniej. No. Dobra, nie. Jeszcze raz. Łuk miałem mieć pod trójką i tak ma zostać. Ja bym tylko zmienił, że nie chcę używać Falmer Arrow. Chcę jakoś konkretniejsze. Elven Arrow, tego na razie mam mało. 11, to jest chyba Force One. A, to są ci renegaci, czy jakoś tak. Uwaga, mam 200 strzał stalowych i dlaczego nie używam stalowych, ktoś mi to powie. Znowu tutaj bardzo dużo tych do pokonania. A może ja bym ogólnie zajął się po prostu pressingiem tutaj. Ty, tu jakiś wylaz. Sorry, Storm... Weapon Recharge, fajnie. A na razie się Weapon Recharge'em nie zajmę. Tylko wezmę sobie Mitrodina tego z Recharge'em. Chodź tu frajerze. Muszę rozwalić to gówno tutaj. Dobra, udało się to w miarę sprawnie. Teraz będziemy musieli zająć się tymi kolegami tutaj. Cieszę się, że bez tego się nie obejdziemy. Jak tam życie leży? Życie nam się kończy, więc teraz szybko na speedzie potki. I regeneration. A, przyda się regeneration. Przyda się potion of healing, minor healing i... Kolejny regeneration, a niech będzie. Ciskamy. Daj mi tam, nie będziesz snajpił. Kogo tutaj? Ciebie mogę sprać. Leżysz. Więcej tutaj was. Bum, na hita. Hita cię mam. Dobra, jak tam już? 82%. No niestety ominęło go. Więc powiem tak, jak już wszedłem do fortu, zrobię sobie bę F5 na szybko. Ale do takiego pudła, no to kurde... Niech mi tu wyjdą. Tylko teraz skasujemy tego Imperial Soldiera. Przywitamy... No, nie do końca o to mi chodziło, ale też nie wyszło najgorzej. Już 67% remaining, więc jest dobrze. Już tutaj ich pierzemy. 62% zostały. 47% już. Jest dobrze, bo zostało jedynie 47% wrogów. Więc ja bym tutaj ogólnie wszedł na te mury i rozwalił tych, co śmieją się w nas strzelać z łuku. Tu mamy jeszcze kilku kolegów, którzy też śmieją się w nas strzelać z łuku. Ja bym się zajął też tymi. O, jump! No to chyba nie do końca wyszło to tak, jak ja chciałem, ale mam tutaj idealne miejsce, żeby nie zacząć spamić fireballami. Więc tak, ten koleś mi się tu wysuwa, więc tych, co sobie tutaj pozgarniam. Zwalimy też tego. Ej, bombel, wracaj tu. Dobra. Tu mnie coś piorą. To bym tak. Idealnie to wyszło. Teraz porozwalajmy ich tutaj. I ja tu już dwóch. Jesus. Co ten to umarł z mieczem w ręku? Jej, wygraliśmy, 0%. Jupika, jej, wygraliśmy. I co? Do kogo oni jeszcze strzelają? Halo? Tu jakiś się chyba coś zwiksował. I co, wygraliśmy, jej. Report to Ulfric Stormcloak. Idziemy do Ulfrica Stormcloaka. Gdzie to ja mam iść? Do tego, do Windhelmu, tak? Dokładnie tak. No więc idziemy do Windhelmu zreportować nasze zwycięstwo do Ulfrica. Przed chwilą mnie nie było, nie straciliście nic, tylko trochę loading screena, więc w sumie nawet lepiej. Mamy... z tą mam pogadać. No i bardzo dobrze. Multitudes of our enemies are buried in an avalanche of pain and retribution delivered by your hands. I shall call you Snowhammer. Snowhammer, wcześniej byłem Bonebreaker. You show great passion for battle and compassion for those we fight for. You are becoming indispensable to our cause. Dokładnie. We do what we do out of love for our brothers and sisters. Here, take this as a token of such love reciprocated.
Elven Shield. Serio? You're needed in Yaw March. There's much to be done. You'll be doing whatever Garmar tells you to do, and causing as much mayhem as possible for the Empire and any Jarl who supports them. Mm-hmm. Understood. For Skyrim. For Skyrim. Yay. I teraz nie wiem, czy robić dalej. Tutaj mamy obok tego Ustengrowów, mamy obóz gromowładnych. Czy ja już będę w Mortalu? Mnie jeszcze nie było. Nie, na razie. Aha, nie mogę fast travelować z tej lokacji. Faktycznie idziemy. Tup, 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 boom. Ja bym ogólnie ogarnął, ponieważ tu w markarcie, o tutaj, jest quest. Jest quest, który pozwoli mi na... który pozwoli mi na zyskanie potężnego oręża, którym będę dysponował. Tak więc... jest. Tu jest ten ziomuś. Gadaj ze mną. Excuse me. Do you know anything about this house? Seen anyone enter or leave? Seems no one in this city. I'm with the Vigil of Stendar. I believe this house might have been used for Daedra worship. I was actually just about to head on inside. Good to have someone watch my back. Follow me and keep your eyes open. Daedra are powerful creatures and tricksters. Never know what you'll find. No dobra. No to włazimy. Open. Fresh food. No wood rot on the furniture. Someone's been here recently. Ja sobie poprzeszukuję chesty. Elven bow. A już mam chyba jeden. Ale wezmę. Aha, you're carrying too much to run. Lockpick, mirror healing. Coś wyrzucimy. Na pewno mam jakiś shit, który mi jest zupełnie potrzebny. Ja nie potrzebuję. Skąd ja mam tą maskę? Klawius jakiś. Maska Morokeya to nieco stanie. Party boost, party claw. A, to jest tylko quest. Mam jeszcze... Właśnie. Ogólnie zgarnąłem sobie steel armor, który niezmiernie się mi przyda. A więc jest dobrze. Już. Mogę biegać? Nie mogę biegać. Nadal gra nie pozwala mi biegać, więc tego niech ja nie potrzebuję. Czegoś tu jeszcze nie... A właśnie, no mam Elven Bow zaklęty i Elven Bow niezaklęty. Mam coś jeszcze do wyrzucenia. Jak tak patrzę, to nie specjalnie. Może jakieś książki? Jesus, ile mam książek. Bounty. Beware the Butcher 11. Tylko, że to nic nie waży. No, tu ja, bo tutaj leży kilka takich książek, co mają na przykład... To przeczytam. Tutaj leży kilka takich... Które ważą akurat tyle. O, że będę mógł zacząć biegać. Gold, hunting bone i stamina. Jest tu coś jeszcze ciekawego? Jak tak, to nie widzę. Jeszcze tylko... O. Chcę zaznaczyć to, zaznaczyć to. Dobra. Aj, daj mi chwilę, muszę pooglądać tutaj wszystko. Iron Arrow. Pamiętaj, czy brać zawsze strzały, bo strzały nic nie ważą, a zawsze się przydadzą. Taki tip ode mnie. Stendar's mercy. This isn't an ordinary Daedra. We have to get help. Weak. He's weak. You're strong. I'm not. I know. Matający chleb. Dobra, ja ogólnie bym się stąd poszedł i... Czyli mam rozwalić tego gościa. Ziomuś. Dobra. Your reward is waiting for you, mortal. Further down. Coś tu ciekawego jest. Kasa, lockpick i nic ciekawego więcej. Idziemy. Coś ogólnie się tak ciemno tutaj zrobiło.
Chciałem pogadać. Ja ogólnie już przechodziłem ten quest. Przechodziłem go zresztą niedawno, więc w miarę będę pamiętał, o co w nim common. Yes, further into the bowels. Więc w miarę pamiętam, gdzie mam iść za każdym razem. Wstaję sobie mikrofon bliżej ust, żeby było... O, idealnie. No to co? I to jest właśnie coś, co będziemy chcieli uzyskać. Did you think Molek Bal, the Lord of Domination, would so easily reward you? No. What do you see from that little cage? Speak. Rusted, dry. There was a time when this mace dripped with the blood of the feeble and the worthless. But a Daedric Lord has his enemies, and my rival Boethia had her priest desecrated, left it here to decay until you came. Mm-hmm. Revenge. No. That's Varmato gdzieś. I want submission. I want the priest who did this to bend his knee and give me his soul. Dobrze gadający suficie. To perform Boethia's insulting rites at my altar, but he's been missing. Captured and bound, left to rot. Save him. Let him perform his rite one more time. And when he does, we will be waiting for him. No i co? Idziemy. Tak więc idziemy. Idziemy sprać typa. Czeka nas jeden taki dungeon. Nie wiem, czy długi, czy krótki. Znaczy, taki średniawy. Nie powinien nam zająć długo rozpracowania go. Rozpracowanie. Przejście go. Nie powinno zająć długo. Tak więc wychodzimy z domu. Tutaj leży nasz kolega. I wychodzimy. Zobaczmy. Teraz tu. Mam udać się... Tu. Więc chodźmy od tego Dragon's Bridge. Tylko... Quest markery mam wszystkie, idziemy tam. Czy jest tu mój koń? Co to jest? What? Smoka słyszałem. Czekaj na mnie. Czy to jest błyskowy jeździec? What? Nie mogę go zabić. Czy to jest jakiegoś moda? No i mamy naszego kolegę smoka. To tak. Idziemy. Ja chcę mieć fire resistance. Zaraz nas widzicie, się podchilujemy i będziemy dalej prali w smoka, tym razem z łuku. Gdzie jest ten kolega? Tam. Chodź tu, frajerze. Bierzemy go. No. Chodź tutaj.
Co ty, kolego, robisz? A, latasz tak z domu do domu, tak? Stenwar, tam kurna ten smok pali Stenwara. Stenwar ma to ewidentnie gdzieś. Look who's there. Our lovely dragon. Czy on do mnie podchodzi? Dobra. Na speedzie weźmiemy sobie dwa mitrodiny. I idziemy gościa dobić. Leż, frajerze. No i bardzo dobra. No i co? Tak, po co ci to było? Przeszukajmy go. Powiem tak. Ja ogólnie... Wezmę to. Wezmę to, ale... you know me. That's very, 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 very good that you know me. Everybody knows me, because I'm a freaking Dragonborn. Dobra, zanim się tam udam... Nie, wróć, ja chcę inwentory odpalić. Bro. Coś bym musiał odłożyć do jakiejś skrzyni. I idziemy na renegatów. Cześć, koledzy. Co się z kolegami podziało? A, koledzy są tutaj. Cześć, koledzy. Co? Czemu to nie zadało żadnego damage'a? A, bo ja myślałem, że mam miecze pod lewą i prawą ręką, ja pod prawą ręką mam kurde heala. Dobra, tak już mam heala, to z niego skorzystam. Nie idę sprawdzić tego gościa. O! Dokładnie tak. No i co? Take an arrow in the knee! Take an arrow in the knee! Idziemy. Co to? Jakaś głowa owcy. O! Ale myślałem, że będę musiał przechodzić jakiś fort. Jesus, bo ja wcześniej musiałem jakiś fort przechodzić. To jest jajko i to jest jakiś chicken's nest. Zaraz tego gościa tutaj, ten, uwolnimy, tylko upewnię się, że nie ma tutaj nic więcej ciekawego. To ma być sword. Takie swordy, to tam, kurde, taki ten sword jak... You there. Are you here to kill me? Slay the mighty Logroth, while he sits tied and helpless. Rescue. No one knew where I was when I was taken. Who sent you? Molag Bal. You? A servant of the King of Corruption? Has the beast's standards fallen so far? Tell me another one. The Dark Mistress sent you? Now tell me the one about the troll who gives gifts to good little boys and girls. Fine, I won't ask questions. Cut me loose. Oh, freedom. Now get out of my way. I have a task to attend to. A teraz mamy się dostać do tego domku, tak? No to idziemy. Do Markartu. Idziemy do Markartu. Jest tylko... Tam. Są się ziomuś. Idziemy. No. Idź. Dawaj.
No i idziesz, dziadku, szybciej. Dobra, ja tam już pójdę. No. Poczekajmy sobie troszeczkę. Boethius faithful? I have won this contest before. Ah, but I have my own champion this time, Logroth. What? You? No. Mortal, I give you my mace in all its rusted spitefulness. Crush the spirit from Logroth's bones. Make him bend to me. I won't bend. Never! I won't bend. Never! I'll never speak out. You pray for this frail, limp, pathetic bodies. Try it again. No more. No more. Czego Senwa zaczął też prać? I submit. No. You bend to me. Yes. You pledge your soul to me. Yes. Yes. You forsake. Właśnie wyszedł stąd. And pitiful Boethia. Yes. You're mine now, Logroth. Kill him. Oh yeah. Molag Bal. I give you its true power, mortal. When your enemies lie broken and bloody before you, know that I will be watching. Now, I have a soul in oblivion that needs claiming. Take care of the house while I'm gone. Jej, ale teraz... Ups. Nie działa. Czemu Resurrect nie działa? No, idealnie. Koleś jest ożywiony i możemy się już... Coś się uderzyłem. Teraz wyjdźmy z tej chałupy. Okej. Okay. Te stołki są tak śmiesznie ustawione. Mogę je strącić? Nie mogę. Tak więc wychodzimy i teraz popatrzcie. Okej, 24 damage to trochę mało. Ile ma Mitrodin? Też 24. Ale to ma jakieś inne chanty, a poza tym bardzo fajnie wygląda. A właśnie, teraz jak widzicie, to teraz Markart jest już jakby nasz. What does the Dragonborn do once he's been summoned by the Greybeards? Can the Thune be taught, like any skill? Hehehe. Dobra, więc myślę, że w tym momencie zakończymy odcinek. Mam naszą buławę Molag Bala. I to będzie koniec na razie. Czy to jest ten ziomuś? Tak. Więc to by było na razie na tyle. Na razie i cześć.